Witajcie w WoWie. Już po raz drugi. Cóż zobaczymy dzisiaj? Dzisiaj pokażę wam pojedynek z jednym z takich minibossów w zamku Darnhold. Jest tam cała seria questów na ubijanie kolejnych takich minibossów. I właśnie tam teraz polecimy, żeby go ubić. W międzyczasie proszę, zobaczcie, jak sobie fajnego konika załatwiłem. Sympatyczne, nie? Dobrze. Natomiast, żeby wam umilić czas, zanim dojdziemy do naszego bossa. Myślę, że odcinki będą się pojawiały co jakieś 2 dni. Może czasem częściej, ale tak generalnie ustalmy, że to 2 dni. Natomiast, jak one będą wyglądały? Na przykład, co drugi odcinek. Będę robił jakiś quest, albo właśnie jakiegoś bossa, proszę, to jest boss, którego zaraz ubijemy, albo przynajmniej spróbujemy. Natomiast co drugi odcinek, na przemian, będzie to odcinek tak zwany podróżniczo-historyczny, to znaczy po prostu, że będę w nim wam pokazywał ciekawe miejsca ze świata Azeroth, jakieś stolice, fajne ruiny, nie wiem, przekażę wam parę legend, coś w tym stylu. I tak sobie będziemy właśnie po Azeroth podróżować. A żeby wam ten świat przybliżyć, pokazać. I cóż, miejmy nadzieję, że taki się wam będzie w moim wykonaniu podobał. No, a tymczasem bijemy. Tutaj staram się mu przede wszystkim obniżyć pancerz, bo o ile w walkach z małymi zwykłymi mobami, to obniżenie im pancerza przez mój skill, tutaj obniżam o 4%, nie jest aż tak bardzo ważne, bo po prostu ta walka trwa krótko, 3-4 hity, a niechby nawet 8, to naprawdę nie ma dużego znaczenia, te 4 czy nawet 12% pancerza, bo mój skill daje na jedno użycie 4% obniżenia pancerza, natomiast stakuje się aż do 3 razy, co łącznie daje 12%. Natomiast przy walkach z bossem, które no już chwilkę trwają, to te 12% pancerza i utrzymywanie ich cały czas na tym poziomie obniżenia pancerza sprawia, że zdecydowanie szybciej i łatwiej ta walka idzie i bez większych problemów się wygrywa właśnie w ten sposób. Co my tu mamy? No jakiś knife niepotrzebny. No dobrze. Tam jakiś kolejny boss. To ja się szybciuteńko wrócę po misję kolejną. Oddam tą. Wezmę misję na kolejnego z bossu w Darnhold. I za sekundę wracamy do zamku, żeby z powrotem kogoś ubić. Tymczasem po drodze jakby. Nie będę wam pokazywał zwykłego, typowego questowania, bo to by, myślę, szybko was znudziło. Od czasu do czasu oczywiście wam pokażę jakiś co fajniejszy quest, czy nie wiem, czy jak mi się po prostu biega po tym świecie. Ale myślę, że to nikogo nie interesuje aż tak bardzo, jak jakieś takie bardziej wymyślne questy, jakieś właśnie minibossy, czy nawet tym duży bossowie, ale to troszkę w późniejszym czasie. Blood Venom. Okay. Western Prisons, czyli West to był zachód, czyli w zachodniej części zamku. Proszę, tutaj macie Darnhold Keep. Zachodnia część, czyli tam. Okej, okay, dobra. Tak, wracając do tego, co mówiłem. Będę właśnie robił odcinki, w których będzie coś się ciekawego działo. Jakiś boss, jakiś fajniejszy, ciekawszy, bardziej skomplikowany quest. A w pozostałych będę robił wam wycieczki
po świecie, historie, legendy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, gdzie on jest? Tam jesteś. Dobra, zsiądziemy z konia. Przywołamy sobie Peta, który i tak ci nic nie zrobi, wiem o tym, ale niech tam. I tu czemu? Uwielbiam ten skill charge. Bardzo, bardzo sympatyczny, fajny. Przydaje się zarówno do ucieczki, jak i do ataku. I już znowu ma obniżony pancerz 12%. I tak się będę starał tę wartość utrzymać, żeby właśnie te obrażenia zadawane były większe. Od każdego mojego skilla, od każdego podstawowego ataku, to ta różnica 12% pancerza naprawdę robi dużą różnicę w obrażeniach, jeżeli by to zsumować, o ile łącznie nam to dało pancerza, przepraszam, o ile to nam łącznie dało jakby dodatkowych obrażeń w stosunku do tego, gdybyśmy tego pancerza nie obniżyli. A tak widzicie, że bez żadnych problemów się z nim bije. No, życia odrobineczkę dosłownie tracę. Tyle, co jestem w stanie sobie przywrócić na jednego skilla, którego nie używam, bo oszczędzam, zacząłem na wypadek jakby nagle włączył jakąś umiejętność, nie wiadomo co, i jakoś krytycznie nieprzyjemnie mnie trafił. Ale coś mi się widzisz, nie będzie to potrzebne, więc dostaniesz, a proszę. Wychilować jeszcze trzeba. Dobrze. Execute. No. Taki duży, trzeba go... trzeba wykonywać execute dwa razy. Ale jakoś mi to nie przeszkadza. Już ubity. W międzyczasie wbiłem level 31. To też bardzo, bardzo fajnie. No i dobrze, ty tu jesteś Infernus. W tej chwili mnie nie interesujesz, stary, więc pozwolisz, że przyjdę do ciebie dopiero za chwilę. Jak będę miał na ciebie questa, bo nie chcę się bić z tobą bez questa. Nie zatokujesz mnie? No, wygląda, że nie. Czyli mogę sobie w spokoju przywołać wierzchowca? Jakby ktoś nie wiedział, wierzchowce można zdobyć poprzez różnorodne osiągnięcia, można je kupić u specjalnych NPC-ów, nazywają się Stable Master, czyli no, Stable Master. Stable to jest stajnia, tak? Master no to władca. Oczywiście nie przetłumaczymy tego jako władca stajni, ale no powiedzmy właściciel stajni. Niech tak będzie. I możemy sobie różne fajne wierzchowce kupić. Od ognistych koni po na przykład biegające strusie różnych kolorów. A na późniejszych poziomach można dokupić wierzchowce fruwające, jakieś nietoperze, jakieś nie wiem, orły. Nie patrzyłem dokładnie, co tam się dzieje. Później, bo później się tym będę interesował. Infernus, ten, którego przed chwilą minęliśmy. Dobrze. Nie ma problemu. Jego też mogę zabić. Natomiast, żeby jeździć na koniu, czy na jakimkolwiek innym wierzchowcu, jest potrzebny skill. Appreciance Riding. Czyli tak jakby, powiedzmy, pierwszy poziom jazdy na wierzchowcu, który można kupić za, o ile dobrze pamiętam, dwa złociaki, chyba tak, u właśnie byle którego Stable Mastera. No dobrze, i teraz zaczynamy trzeciego bossa. Mam pełne HP. No to lecimy. Jakby co, oczywiście mam w plecaku na wypadek, gdyby się okazało, że jest zbyt silny dla mnie. Przeciwnik to oczywiście mam w plecaku. Potki mam
mam opatrunki, żeby sobie w krytycznych sytuacjach zdrowie przywrócić, gdyby coś się działo, a ja bym nie mógł użyć mojego skilla, mojej trójki w tym momencie, czyli Impending Victory, ulepszenie Victory Rush, czyli skilla, który po prostu atakuje, zadając odrobinkę obrażeń. Nie jest to jakaś wielka wartość, ale pozwala przywrócić sobie 20% zdrowia od tak od razu. Co jest wartością dużą i jak najbardziej wartą uwzględnienia w planowaniu jakiejś walki z większym bossem. Jak widzicie, tutaj raczej z nim też problemu nie będzie. Zadaje mi troszeczkę większe obrażenia i przede wszystkim jest już bardziej wytrzymały od swoich wcześniejszych przyjaciół, których tutaj spotkaliśmy w Darrenhold, ale jakoś nie wydaje mi się, żeby mu to bardzo pomogło w walce ze mną. Bo tak się złożyło, że już mam parę skilli, ogarnąłem jakich używać i niestety Infernus popecha. Dzisiaj nie wygra. I execute. I raz. Ładujemy Rage'a. I na drugi raz. Tak. Was trzeba po prostu na dwa razy brać. Rich Cleaver of the Whale. Będzie do sprzedaży. No dobrze. To był trzeci boss. Pierwszego pominąłem. Czyli najprawdopodobniej chyba został jeszcze jeden. Tylko jeden. Tak mi się wydaje. Więc powoli już się zbliżamy do końca całego Downhold Challenge'a. Ale to zobaczymy za chwilkę. Tymczasem lecę oddać questa i wziąć kolejnego. O ile oczywiście taki jest. Z tego co się orientuję, to powinien być, bo tam jest jeszcze jeden boss, którego nie zauważyłem. A właściwie powinienem mówić mini, którego nie zabiłem. A właściwie powinienem mówić nie tyle boss, co mini boss, bo w WoWie występują oczywiście zwykłe moby, których są setki, tysiące i miliony i codziennie umierają, odradzają się i tak dalej. Służą do drugiego zlikwidowania. Tak, D1000, Minion of Blue. Są co my Żadna hardkorowa nagroda. No nic. W każdym razie dostałem skill, ale chcę teraz go ubić. Co do tego, co mówiłem, wracając. Są mobki, są minibossy, czyli takie właśnie potworki, jak ja tutaj wam teraz pokazuję, jak biję, i są prawdziwi bossowie. Czyli tacy jak na przykład Lich King, jak różnorodne stwory na instancjach, na rajdach. I to oni oczywiście będą również przedstawieni w kolejnych filmikach, ale to dopiero za jakiś czas, bo w tym momencie jestem po prostu jeszcze zbyt słaby, ażeby im stawić czoła. Ale już niedługo, spokojnie. Jeszcze by nie było pancerza, dobrze. Dwa. Zaraz trzeci zrobimy. Żeby się popatrzył i cieszył swoim pancerzem. Dziękuję bardzo. I bije. Tutaj też bez większych problemów. Już mi zadaje większe wrażenie od swoich poprzedników, ale to mi nie przeszkodzi. Raz na 30 sekund mam tego swojego przywracającego zdrowie skilla, więc na spokojnie, w zupełności mi wystarczy, żeby się zatrzymać przy życiu. Nie potrzebuję żadnego wsparcia, żadnego healera czy jakiegokolwiek
potka. Jak widzicie, te walki z bossem tutaj nie są specjalnie trudne, bo to jednak dopiero 31 level w moim wypadku nie wymaga większej filozofii. Gdybym oczywiście chciał wrócić do tego bossa, nie wiem, parę leveli wcześniej, czy zanim sobie kupiłem ten toporek, który w tym momencie mam, a który jest naprawdę bardzo sympatyczny i zdaje fajne obrażenia, to mogłoby już być ciężko, ale cóż, trzeba stosować siłę na zamiary i na początku po prostu troszkę popłestować, żeby się nie frustrować tym, jak ktoś tam się nie udaje ubić jednego bossa, czy pójść na instancję jakąś, no to po prostu bez sensu się frustrować i bez sensu się denerwować, kiedy i tak. No, nie, słuchajcie, ten już jest mocniejszy od swoich poprzedników, czego na 3 razy. Na 3 razy trzeba robić execute'a. Dobrze. To wracamy na szybciutko do kapitana Jekylla. Swoją drogą ciekawe, czy skoro jest kapitan Jekyll, to może jest porucznik Hyde. I zobaczymy, czy to już ostatni boss, bo tak mi się wydaje. Czy jeszcze gdzieś się jakiś chowa i ja po prostu o tym nie wiem. No cóż, zobaczymy. W każdym razie, zapowiadając mój następny odcinek, czyli odcinek, jak już wspominałem, z bardziej taki historyczno-podróżniczy, krajoznawczy, o, to jest dobre słowo, zapowiadając go już, mówię wam, że będzie to relacja z miasta Undercity, ze stolicy nieumarłych, no nie. Zabili mi kapitana Jekylla. No teraz to się zdenerwowałem. No nic, no to w takim razie po prostu w tym momencie tego questa nie będę mógł oddać. Na razie. Będziemy musiał się chłopaczek odrodzić. Trudno. Więc cóż, ja w tym momencie się z wami żegnam, bo przypuszczam, że nie macie ochoty czekać nie wiadomo ile aż się nasz kapitan odrodzi. Poza tym to już jest koniec tego questa, więc po prostu nie mam co więcej dzisiaj wam pokazać. W następnym odcinku Undercity, podmiasto lub podziemne miasto, w zależności od tłumaczenia, w którym rezyduje Sylvanas Windrunner między innymi, a wiąże się z nim wiele ciekawych legend i przesądów. Cóż, mam nadzieję, że będzie się wam podobało. Do zobaczenia, trzymajcie.